Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Floro, twoja wędrówka dobiegła końca. Niech bogowie otworzą przed tobą bramy swego królestwa. A miłościwy Adanos, niech obdarzy opieką twego strudzonego ojca, dopóki nie dołączy do ciebie wiecznej szczęśliwości. Jeszcze raz dziękuję za twoją pomoc. Hej! Trzymasz się? Odkąd załatwiłeś sprawę z moją córką, jest coraz lepiej. Hej. Pohandlujmy. Jesteś nareszcie! Gdzie ty się włóczyłeś, gdy byłeś najbardziej potrzebny? Co się stało? Ktoś cię włamał i zdemolował moją chatę! Oto się stało! Mówiłem ci przecież, że idę do Bodowina po lekarstwo. Wygląda na to, że musieli od dłuższego czasu obserwować mój dom. Dokładnie wiedzieli, kiedy chata będzie pusta. Gdzie byłeś w czasie włamania? Poszedłem do gospody po herbatę ze spirytusem. Jorn zaczął gorączkować, więc pomyślałem, że mu pomogę. Skąd wiesz, że było ich kilku? Tylko spójrz na to pobojowisko! Myślisz, że jeden człowiek jest w stanie w tak krótkim czasie wywrócić cały dom do góry nogami? Z Jornem wszystko w porządku? Widzisz... Tu jest problem. Jorn zniknął. Co? Jak to zniknął? Nie mam pojęcia. Wiem tyle samo co ty. Wróciłem do chaty, zastałem ten bałagan, a po Jornie ani śladu. Znalazłeś jakieś ślady? Nic szczególnego, oprócz zniszczonych mebli i porozrzucanego po kątach dobytku. Nie znalazłem też krwi, więc... Jest nadzieja, że twój brat ma się dobrze. W takim razie trzeba to komuś zgłosić. Może wartownicy będą wiedzieli, co robić. Nie głupi pomysł, ale znając ich,
Wątpię, żeby kiwnęli palcem bez oficjalnego nakazu z góry. Jedyną osobą, która w tej sprawie może faktycznie coś zdziałać, jest starszy wioski. W końcu to on podejmuje wszystkie decyzje w Silbach. Ty w tym czasie idź popytać ludzi. Nie wierzę, żeby nikt nie widział ani nie słyszał, jak wywlekają z chaty takiego wielkiego chłopa. Rozumiem. I tak już wiele dla nas zrobiłeś. Zrobiłbym dla was jeszcze więcej, ale muszę zadbać teraz o twoje i swoje bezpieczeństwo. Bezpieczniej będzie, jeśli prędzej czy później wyruszysz do miasta. Nie ruszam się stąd, dopóki Jorn się nie odnajdzie. Zrobisz jak chcesz, ale Silbach nie jest bezpiecznym miejscem. Dlaczego myślisz, że w mieście będzie bezpieczniej niż na wsi? Archolos to ogromna metropolia i trafiają tam różni ludzie. Łatwo jest tam wtopić się w tłum i rozpocząć nowe życie nawet ludziom z zewnątrz. Poza tym regularne oddziały Straży Miejskiej zapewniają lepszą ochronę niż paru wartowników na krzyż. Masz w wiosce jakichś wrogów? A skąd ci przyszło do głowy, że taki stary rybak jak ja mógłby mieć jakichkolwiek wrogów? Może dlatego, że nie widziałem cię na oczy od kilkunastu lat. To prawda. Miałem kiedyś wyjątkowo nieuczciwą konkurencję. Ale od dawna nie pracuję w tym zawodzie. Poza tym to Jorn zniknął, nie ja. Wierz mi, chłopcze, gdyby ktoś chciał mnie ukatrupić już dawno, miałby ku temu wiele okazji. Kogo powinienem zapytać o Jorna? Zacznij od wartowników. Jeśli faktycznie go porwano i wyniesiono z wioski, to któryś z nich musiał coś widzieć lub słyszeć. Możesz też popytać mieszkańców i swoich towarzyszy. Paru gapiów już się tu zebrało, więc możesz zacząć od nich. Nie przeszło ci przez myśl, że gdyby twoja chata miała drzwi na klucz, to złodziej tak łatwo by się do niej nie dostał? To jest spokojna wieś, w której wszyscy się znają. A przynajmniej tak było do waszego przybycia. To wtedy dziwnym zbiegiem okoliczności zaczęły ginąć nam monety i drobne przedmioty. Masz nas za złodziei? Ciebie i twojego brata nie, bo was znam i wam ufam. Ale nie mogę tego samego powiedzieć o reszcie. Po co ktoś miałby niszczyć ci chatę? Nie jestem głupi, by trzymać wszystkie oszczędności na wierzchu. Gdy tylko dowiedziałem się o waszym przybyciu, na wszelki wypadek dobrze ukryłem swoje ciężko zarobione złoto. Mimo to ktoś znalazł moje zaskórniaki. Co ci zginęło? Brakuje dwóch mieszków, które trzymałem na czarną godzinę. Ten, kto to był, musiał wiedzieć, co robił. Dlaczego sądzisz, że za włamaniem stoją moi towarzysze? Czy to nie jest oczywiste? Większość z nich wygląda jak banda oberwańców i źle im z oczu patrzy. Muszę już iść. Jeśli uda ci się czegoś dowiedzieć, znajdziesz mnie u starszego. Mam tylko nadzieję, że Jorn odnajdzie się cały i zdrowy. Też mam taką nadzieję. Hej, ty! Proszę, wygląda na to, że znalazłem twoje złoto. Skąd ty to? Jak ci się udało je odnaleźć? Wystarczyło trochę posprzątać. Właściwie, skoro to był rabunek, to dlaczego ich nie zabrali? Musieli ich nie zauważyć w tym pośpiechu. Pokaż mi je. Szkoda tylko, że położyli łapska na reszcie moich rzeczy.
Dzięki, chłopcze. Przynajmniej będę miał za co przeżyć przez najbliższe dni. Weź te parę monet. Jak widzisz, sam nie mam za wiele, ale może ci się przydadzą. Zachowaj je. Tobie bardziej się przydadzą. Dobry z ciebie, chłopak. Może wystarczą na pokrycie kosztów rozboju. Ej, ty! Przy łóżku Jorna znalazłem ten dziwny pierścień. Nigdy nie widziałem, żeby miał go przy sobie. Może jego też chciał spieniężyć, jak amulet waszej matki? Skąd wiesz o amulecie? Jorn ciągle mamrotał o nim przez sen, gdy przy nim czuwałem. To był jedyny sposób, żeby się dostać na statek. Nie musisz się tłumaczyć, chłopcze. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, w jakiej byliście sytuacji. Może ten pierścień należał do jednego z porywaczy? Możliwe. Jorn to kawał chłopa. Znając go, pewnie stawiał opór i przypadkiem mógł ściągnąć go z czyjegoś palca. Co z nim robimy? Nie znam się na biżuterii, ty pewnie też. Sami raczej nic nie ustalimy. Najlepiej będzie, jeśli zaniosę go do mojego znajomego w mieście. Być może on będzie w stanie coś więcej powiedzieć na jego temat. Jeśli okaże się bezwartościowe dla śledztwa, to po prostu go zastawimy i podzielimy się złotem. A Danos jeden wie, jak bardzo teraz potrzebujemy pieniędzy. Chyba jednak zatrzymam ten pierścień. Spróbuję dowiedzieć się o nim czegoś na własną rękę. Chciałem pomóc, ale to twoja decyzja. To sprawka jednego z was. Jestem tego pewien. Dlaczego niby miałby stać za tym ktoś z nas? To proste. W wiosce panował spokój do czasu, gdy nie pojawiliście się wy, mąciciele i łajdaki. Wczoraj niejaki Fabio pobił w gospodzie jednego z naszych za to, że ten zwyczajnie się na niego gapił. Dryblas byłby go zabił, gdyby nie szybka reakcja jednego z wartowników. Tak się składa, że większość z nas też nie przepada za Fabio. Jak nie on, to pojawi się ktoś inny. Teraz rozboje i kradzieże, a później napady z bronią i podpalenia. Już kiedyś to przerabialiśmy i powiem raz jeszcze. Im szybciej stąd znikniecie, tym lepiej. Co słychać? Jeśli myślisz, że zmienię o was zdanie, to się grubo mylisz. Albin popełnia błąd, dając wam szansę. Wiesz coś o zaginięciu Jorna? Wiem tylko, że zniknął, a chata Kurta została zdemolowana. Przyszedłem tutaj jako jeden z ostatnich. Nie widziałeś ostatnio czegoś lub kogoś podejrzanego? Większość mieszkańców patrzy na mnie podejrzliwym wzrokiem, jeśli o to ci chodzi. Ale gdybym miał obstawiać, kto mógł stać za tym włamaniem, to byłby Fabio. Dlaczego tak myślisz? To było widać, że od początku podróży na statku nie przepadał za twoim bratem. Gapił się na niego z podełba, jakby chciał go zamordować. Poza tym, w przeciwieństwie do was, Fabio nie ma tutaj wuja, który załatwi mu wszystko, czego potrzebuje. Dzięki. Pogadam z nim. Ej, ty! Hej! Cholera, co się... Czego myszkujesz po nie swoich gratach? Gadaj, bo
zaraz się wypatruszę. Wygląda na to, że pomyliłem drogę. Drugi raz? Cóż za przypadek. To jeszcze jedno z tych nikczemnych stworzeń. Straż! I jeszcze jeden parszywy st... Hej, mogę ci zadać parę pytań? Zwykle to ja przepytuję innych, ale śmiało. Co chcesz wiedzieć? Co wiesz o tym włamaniu? Zakładam, że niewiele więcej od ciebie. Przybiegłem tu dopiero po tym, gdy Wiktor mnie zawołał. Pogadaj z nim. Może będzie miał coś więcej do powiedzenia na ten temat. Widziałeś może ostatnio łysego, umięśnionego faceta? Ma na imię Jorn. Imię niewiele mi mówi, ale wydaje mi się, że widziałem go razem z tobą, gdy szliście drogą w kierunku winnicy. Dlaczego pytasz? To mój brat. Przybyłem z nim niedawno do wioski. W czasie włamania przebywał w chacie Kurta, naszego wuja. I wszystko wskazuje na to, że został porwany. Porwany? Brzmi dość nieprawdopodobnie. Też trudno jest mi w to uwierzyć, ale fakty mówią same za siebie. Na twoim miejscu nie wyciągałbym pochopnych wniosków. Mogę ci obiecać, że dam ci znać, jeśli tylko czegoś się dowiem o twoim bracie. Jeśli jednak faktycznie mamy do czynienia z porwaniem, to obawiam się, że pomóc może tylko Straż Miejska. Dzięki za informację. Hej, ty! Wiesz coś o zaginięciu Jorna? Ten łysy mądrala się zgubił. Wygląda na to, że ktoś go porwał. I dobrze. Może w końcu dostał od kogoś solidne baty za ciągłe kłapanie dziobem. Od początku podróży miałeś na pieńku z moim bratem. Co czyni cię głównym podejrzanym? Dla twojej wiadomości nie mam nic wspólnego z porwaniem twojego brata. Zresztą, po co miałbym to robić? Prawda, nigdy go nie lubiłem, ale nie miałem powodu, żeby go porywać. Mógłbym zadać ci parę pytań? O co chodzi? Widziałaś ostatnio kogoś podejrzanego? Większość mieszkańców tej wsi wydaje mi się podejrzana, ale tak, był ktoś taki. Poszłam na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza, gdy zobaczyłam jakiegoś wielkiego, barczystego faceta. Daję słowo, że nawet w moich rodzinnych stronach trudno o kogoś o podobnym wzroście. Dokąd poszedł ten barczysty facet? Kręcił się przez chwilę na tyłach karczmy i w pobliżu rzeki. Wyglądał, jakby na kogoś czekał, ale przez tę burzę szybko straciłam go z oczu. Potem wróciłam ogrzać się do środka. Kiedy go widziałaś? Wieczorem. Lało wtedy jak z cebra. Chwilę po tym do karczmy wbiegł jakiś starszy mężczyzna. Był cały mokry. Trudno było odróżnić, czy był to pot, czy deszcz. Pobiegł po coś na zaplecze i po chwili wybiegł z powrotem na zewnątrz. Razem z tym młodym chłopakiem, Wiktorem. To wszystko, co wiem. Dzięki za pomoc. Coś się stało? Mój brat zaginął. Przypuszczam, że został porwany. Jorn? Kto chciałby porywać takiego złotego człowieka? To właśnie próbuję ustalić. Mam nadzieję, że odnajdzie się cały i zdrowy.
Słyszałaś o włamaniu do domu Kurta? Kurta? Twojego wuja? Tego samego. Pierwsze słyszę, ale całkiem niedawno widziałam go w gospodzie. Był cały w nerwach. Pewnie nieźle musiał się przejąć tym włamaniem. Pobiegł po coś za ladę i wyszedł razem z Wiktorem. Widziałaś może, dokąd poszli? Nie mam pojęcia. Było już późno i zaczynało padać, a ja jedynie ich minęłam w drodze do gospody. Pamiętasz coś nietypowego z tamtego wieczoru? Właściwie to był wieczór jak każdy inny. No, może z wyjątkiem tej ulewy. Poszłam się przejść, ale gdy tylko zaczęło lać, wróciłam do środka ogrzać się przy kominku. Dzięki za pomoc. Jak leci? Na zawsze będę twoim dłużnikiem, kolego. Gdyby nie ty, leżałbym teraz na dnie morza z dziurą w brzuchu. Ej, ty! Wiesz coś o zaginięciu Jorna? Jorn to ten łysy ze statku. Nic o tym nie wiem. Przez cały czas siedziałem tutaj i grzałem zmarznięte kości. Hej! Byłaś ostatnio świadkiem czegoś podejrzanego? A co? Wstąpiłeś do straży, że bierzesz mnie na spytki? Brat mi zaginął i potrzebuje informacji. Jorn zaginął? A to ci dopiero. Dam głowę, że ten łajdak Fabio za tym stoi. Wątpię, żeby był do tego zdolny. Jakby nie patrzeć, jedziemy na tym samym wózku. W takim razie nikt już nie przychodzi mi do głowy. Ale na twoim miejscu zawiadomiłabym strażników. Ej, ty! Mam do ciebie parę pytań. A ja mam robotę! Żegnam! Jeśli mi pomożesz, obiecuję pomóc ci w pracy. Pff, wybij to sobie z głowy! Jeszcze byś tylko naniósł mi więcej błota niż poprzednim razem. No mówże, o co chodzi? Byle szybko. Chodzi o Jorna. Guloszyk się skończył, co? Na kolejną porcję będzie musiał poczekać. Czyli nic nie wiesz? Czego miałabym nie wiedzieć? Mój brat zaginął i wszystko wskazuje na to, że został porwany. Porwany? A co ja mam z tym wspólnego? Całe dnie spędzasz w gospodzie. Może słyszałaś ostatnio coś lub kogoś podejrzanego? Oprócz waszej hordy każdy tutaj jest swój. A nie, czekaj no. Był tu taki jeden ostatnio ze straży. Straszny furiat i wiecznie pijany w sztok. Prawie jak ten wasz Fabio. Ciągle zaczepiał i straszył gości. To w końcu się wkurzyłam, wzięłam miotłę, pogoniłam go stąd, aż się za nim kurzyło. Wyrzuciłaś strażnika miejskiego z gospody? Strażnik, nie strażnik, co za różnica? Widzę, że sprawia kłopoty, to nie będę się z nim patyczkować. Wiesz, w którą stronę poszedł? Pewnie w kierunku miasta, tam skąd przylazł. Dzięki za informację. Tata, a teraz idź już. Zaglądał tutaj ostatnio ktoś spoza wioski? Tak, cała banda obcych przybyła ostatnio od strony wybrzeża. A oprócz nas? Od tygodnia nikogo nowego nie widziałem, z wyjątkiem jednego kupca. Powiedz mi więcej o tym kupcu. Nazywa się Petra i z tego co wiem, należy do gildii. Sprzedaje różne towary, od tkanin i broni po zioła i przyprawy. W przeciwieństwie do handlarzy z miasta, jej ceny są wyjątkowo atrakcyjne, więc jeśli chcesz zaoszczędzić, powinieneś z nią pogadać. Gdzie ją znajdę? Większość czasu spędza tu, w gospodzie. Mówiła coś o braku perspektyw i rychłym powrocie do miasta, ale jeśli się pospieszysz, może ją jeszcze złapiesz. Mój brat zaginął. Wiesz może coś na ten temat? Wiem tylko tyle, co powiedział mi Wiktor. Powinieneś z nim o tym pogadać. Już z nim rozmawiałem. Liczyłem na to, że może dowiem się czegoś więcej od ciebie. Przykro mi, chłopcze, ale to wszystko, co wiem. Dzięki. To wszystko, co chciałem wiedzieć.
Hej! Oby to było coś ważnego. Słyszałeś coś o włamaniu do Kurta? Włamanie do Kurta? Pierwsze słyszę. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby stał za tym ktoś z was, obcych. Od czasu, gdy tu się pojawiliście, myślicie, że wszystko wam się należy. Do roboty byście się zabrali, jak porządni ludzie. Widziałeś gdzieś łysego, umięśnionego faceta? To jeden z was? Tak, to mój brat. Zaginął i szukam kogoś, kto by coś wiedział na jego temat. Zaginął? W tej wsi nic i nikt nie ginie od tak. Znając was, obcych to pewnie wlazł, gdzie nie powinien był wleźć i podkrada zapasy uczciwym ludziom. Co słychać? Od tej cholernej pogody przemokły mi buty. Hej. Przechodził tędy ostatnio Jorn? To taki? Facet mniej więcej mojego wzrostu. Łysy, ale trochę bardziej umięśniony. Poznałeś go jakiś czas temu, gdy przybył w nocy do wioski razem z resztą moich towarzyszy. Nie widziałem tu tego przybłędy. Idź zawracać głowę komu innemu. Słyszałeś coś o włamaniu do Kurta? Obiło mi się o uszy. I chyba domyślam się, czyja to sprawka. Czyja? Wasza oczywiście. Dobry człowiek, nie dość, że przyjął was pod swój dach, to jeszcze dostał taką podziękę. Hej. Hej, ty! Zacznijmy trening. Do roboty zatem! Hej! Mogę ci zadać kilka pytań? O co chodzi? Co wiesz o włamaniu u Kurta? Niewiele. Właściwie to tylko tyle, co ludzie mówią na polu. Co tu dużo gadać? Szkoda faceta. Całe życie żył w spokoju i na stare lata spadła na niego taka tragedia. Przechodził tędy ostatnio łysy, umięśniony facet? Był mniej więcej mojego wzrostu. Chłopie, nikt oprócz myśliwych tędy nie chodzi. Większość przyjezdnych korzysta z bramy wschodniej. Zagadaj z Feliksem, to on jej pilnuje. Widziałeś lub słyszałeś ostatnio coś niezwykłego? Cały czas widzę i słyszę coś niezwykłego. Wieści z frontu są coraz gorsze, a ludzie coraz bardziej niespokojni. Trakty są pełne bandytów. Grupa obcych zjawiła się u naszych bram. I jeszcze ta przeklęta bestia grasuje gdzieś po okolicy. Jest źle. I będzie jeszcze gorzej. Zapamiętaj moje słowa. Dzięki za rozmowę. Do zobaczenia.
Hej. Przechodził tędy niejaki Jorn? Kto taki? Mój brat Jorn. Jest łysy i mniej więcej mojego wzrostu, ale ma trochę szersze ramiona. Niedawno przybyliśmy do wioski, razem z resztą naszych towarzyszy. Wszystko jasne. Dlaczego nie kojarzę typa? Jesteście tymi przybłędami, co to żebrzą i szwędają się gdzie popadnie. Widziałeś go czy nie? Nie przypominam sobie. Widziałeś kogoś podejrzanego? Kolejne pytania? Od pytań robię się spragniony. Masz no coś na przepłukanie gardziołka? Wielu miastowych odwiedza Silbach? Zbyt wielu, jak na mój gust. Na szczęście mam polecenie sprawdzać tylko tych, którzy tu włażą, a nie wyłażą. Skoro sprawdzasz tylko tych, którzy przychodzą do wioski, to skąd wiesz, że mój brat z niej nie wychodził? A po co mam sobie dokładać roboty? Zresztą, im mniej obcych, tym lepiej dla nas. Proszę, na zdrowie, abyś się zakrztusił. Piłem lepsze, ale jak na krótką przerwę w pracy, to w sam raz. Zatrzymaj resztę. Nie chcę skończyć jak ten pijaczyna ostatnio. Jaki pijaczyna? Niedawno jacyś przejezdni tak tęgo zabalowali, że jednego z nich przez bramę musieli wynosić. Pamiętasz, jak wyglądali? Jeden z nich wielki i gruby jak beczka wina. Drugi chudy, że prawie tyczkę przypominał. A pośrodku nieszczęśnik, co to najwyraźniej nie umiał sił na zamiary mierzyć. Zawsze powtarzam, nie wlewaj więcej do ust, niż wytrzymać może twój brzuch. W którą stronę poszli? Pewnie tam, skąd przyleźli, czyli w kierunku miasta. Jak wyglądał ten nieszczęśnik? Myślisz, że pamiętam mordę każdego przybłędy, który się tu zawieruszy? Nie mam pojęcia, jak wyglądał. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Nareszcie gadasz sensem. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Głos harfy nadaje jej czcigodny... Hej! Podobno jakiś czas temu przechodziła tędy trójka ludzi. Jeden gruby jak beczka, drugi chudy jak tyczka. Ostatni z nich zataczał się jak pijak i był łysy. Nie widziałeś ich przypadkiem? Chętnie bym z tobą pogawędził, chłopcze. Rzadko mam okazję zamienić z kimś parę słów, ale... A, od tego całego śpiewania zgłodniałem jak wilk. Masz no może coś na ząb? Przez te ulewy wszystkie szczury i chrząszcze w okolicy pochowały się, a nic innego nie ubije. Proszę. Niech ci Adanos błogosławi. To jak, widziałeś tu kogoś o takim opisie? Czekaj no. Gruby jak beczka, chudy jak tyczka. Faktycznie, opis brzmi znajomo. Mijali mnie ostatnio. Nawet na mnie nie spojrzeli. Tylko zaciągnęli tego łysego nieszczęśnika wzdłuż drogi. Skąd wiesz, że ten facet, którego nieśli, był pijany, a nie ranny? Trudno mi powiedzieć, ale wyglądał mi na kogoś, kto musiał tęgo zabalować. Była noc, a ja grzałem się przy ognisku, więc niewiele widziałem. Nie wgapiałem się zbytnio, co by nie kusić losu. A nuż to były jakieś bandziory? Pamiętasz, w którą stronę poszli? Na północ w stronę miasta, jak większość podróżujących ze wsi ludzi. Dzięki za pomoc, ale muszę już iść. Szerokiej drogi, chłopcze. Dziękuję jeszcze raz za jedzenie. Może się jeszcze kiedyś spotkamy, to znowu ci coś zaśpiewam.
Do serca modlitwy śle kapłanki głos, gdy rosa opada na wrzos. Nie ma czego plądrować. Tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Nie ma czego plądrować. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nic tu nie ma. Come on.
Thank you.
Nic tu nie ma. Nic tu nie Niczego ma. Tu nie znajdę. Ej, co tutaj robisz? Próbuję wytropić pewną rzadką zwierzynę, ale swoimi ciężkimi buciorami i zapachem zacierasz jej wszystkie ślady. Dlatego będę wdzięczny, jeśli zaraz opuścisz to miejsce. Skoro tropisz trudną, chwytną bestię, to odszukanie jednego rannego człowieka nie powinno sprawić ci kłopotu. Pewnie nie, ale czy to zrobię? Wątpię. Na pewno nie teraz, gdy jestem bliski odszukania zwierzęcia. I tak mam już zadanie utrudnione ciągłym zacieraniem jego śladów przez takich jak ty. Ktoś jeszcze tędy przechodził? Patrząc po śladach, była to trójka ludzi. Gdyby nie oni i ty, byłbym o włos od wytropienia celu. Jak dokładnie wyglądały te ślady? Pamiętam, że jedne z nich były głęboko zatopione w błocie. Najpewniej należały więc do jakiegoś wielkiego faceta. Drugie ledwo co zagłębiały się w ziemi, a trzecie były nieregularne. Wyglądały jakby osobę, która je zrobiła, ciągnięto po ziemi. Pamiętasz, w którą stronę prowadziły ich ślady? W stronę miasta. Z wyjątkiem myśliwych rzadko kto zbacza ze ścieżki, szczególnie gdy bestia jest na wolności. Dzięki za informację.
Ty tam! Stać! Nie wpuszczamy w nasze mury takich gmiotów jak ty. Ej, mam chyba prawo wejść do miasta. Śmiem w to wątpić. Miejsce gmiotów jest na farmie. A teraz zmiataj stąd. Wyglądasz mi na kogoś, kto sprawia kłopoty. A my tutaj kłopotów nie chcemy. A jeśli będziesz dalej naciskał, to twoja dupa zaraz poczuje mojego buta. Przechodził tędy ostatnio łysy facet? Był ranny i ledwo chodził. Możliwe, że było z nim dwóch innych. Ciągle ktoś tu włazi i wyłazi. Nie płacą mi za zapamiętywanie mord każdego wiejskiego pijaczyny. To mój brat i może być w niebezpieczeństwie. Naprawdę nic sobie nie przypominasz? Testujesz moją cierpliwość, gnojku. Gdyby to był twój brat, to pewnie miałby taką samą kaprawą mordę co ty, więc bym go zapamiętał. Zjeżdżaj stąd i nie zawracaj mi głowy. Odprawili cię z niczym, prawda? Podobno potrzebuję jakiegoś glejtu. Tak, ostatnio zaostrzone zostały przepisy. Jeśli nie jesteś obywatelem, to nie wejdziesz bez odpowiedniego pisma. Masz jednak szczęście. Tak się składa, że mogę ci pomóc dostać się do środka. Wybieram się do Silbach. U tamtejszego starszego wioski mógłbyś dostać taki dokument. Chęcią cię tam zaprowadzę. Nie ma jakiegoś innego sposobu, by dostać się do miasta? Tego nie powiedziałem. Glejt to najpewniejszy sposób dostania się do środka, ale gdybyś miał dokument potwierdzający, że zostałeś wysłany w jakiejś sprawie do miasta, powinieneś zostać wpuszczony. Oczywiście zawsze zostaje też klasyczna łapówka, ale to raczej bardzo ryzykowne, gdy nie wiesz komu i ile zapłacić. Większość strażników przy bramach to straszni służbiści. Czy prawdę poznamy przyszłości swej ślad, czy tylko odpowie nam wiatr? Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów, jakże chciałbym zobaczyć ją.
Słyszałem, co się stało. Współczuję ci, naprawdę. Dzięki, ale zamiast współczucia przydałyby mi się informacje. Wiesz może coś więcej o włamaniu? Jakiś czas temu przyszedł do mnie Kurt i poprosił o herbatę ze spirytusem. Mówił, że Jornowi się pogorszyło i znowu zaczął majaczyć. Poprosiłem Martę o przygotowanie naparu i poszedłem sprawdzić, jak się ma twój brat. Kurt wszedł pierwszy do chaty i gdy tylko przekroczył próg, zaczął kląć na lewo i prawo. Wbiegłem za nim i zobaczyłem to pobojowisko, a po Jornie ani śladu. Nie widziałeś czegoś podejrzanego? Nie, nie wydaje mi się. Jeśli to było porwanie, to ten ktoś musiał wiedzieć, co robił i jestem prawie pewien, że był to ktoś z zewnątrz. Nie jest tajemnicą, że mieszkańcy za nami nie przepadają. Nie podejrzewasz nikogo z nich? Mamy tu kilka osób, które od czasu do czasu sprawiają nam kłopoty. Na przykład taki Rick lub Otto. Ludzie w wiosce są raczej spokojni, czego nie można powiedzieć o miastowych. Często odwiedzają was ludzie z miasta? Dość często. A przynajmniej tak było do czasu ostatnich ulew. Teraz już trochę rzadziej. Szlaki zrobiły się niebezpieczne. Wszędzie pełno dzikiego zwierza i bandytów. Na twoim miejscu porozmawiałbym z wartownikami. Jeśli to był ktoś przyjezdny, wartownicy musieli go widzieć. Dzięki za pomoc. Wiem, że to niewiele, ale jeśli jeszcze będziesz czegoś potrzebował, zajrzyj do mnie. Chwila. Jesteś nareszcie. I co, udało ci się coś ustalić? Z tego, co mi powiedział Felix, wygląda na to, że Jorna uprowadziło dwóch ludzi. Dowiedziałeś się, jak wyglądali? Jeden z nich był wysoki i tęgi, a drugi chudy jak szczapa. Wyprowadzili Jorna wschodnią bramą wioski. Kilka osób w wiosce, które przepytałem, najpewniej też ich widziało. Tak jak przypuszczałem. Nikt nie zrobiłby takiego bałaganu w pojedynkę. Dziwi mnie tylko, dlaczego Felix ich nie zatrzymał, gdy miał ku temu okazję. Wziął ich za biesiadników odprowadzających pijanego towarzysza do domu. Felix nigdy nie był bystrzakiem. Z drugiej strony, widząc dwóch i to najpewniej uzbrojonych ludzi, wątpię, żeby chciał zgrywać bohatera. Czegoś jeszcze udało ci się dowiedzieć? Postanowiłem pójść drogą na północ w nadziei, że uda mi się ich dogonić albo znaleźć jeszcze jakieś ślady. Spotkałem włóczęgę Terego, który potwierdził, że ostatnio widział osoby pasujące do opisu. Twierdzi, że poszły traktem w kierunku miasta. Polujący w okolicy myśliwy powiedział, że znalazł świeże ślady trzech ludzi, które prowadziły na północ. Wszystko wskazuje na to, że Jorn jest już za murami Archolos. No to mamy problem. Miasto jest duże i Jorn może być praktycznie wszędzie. Będziemy potrzebowali pomocy i to nie byle kogo. Mówiąc o pomocy, jak poszła rozmowa ze starszym? Próbowałem go przekonać, żeby dozbroił wartowników. Rozesłał wieści po okolicy i poinformował straż. Ale... Ale? Ten stary dureń za nic ma naszą znajomość. To co zrobimy teraz? Na wyspie istnieją tylko dwie organizacje, które faktycznie mogą nam pomóc. Straż Miejska i Gildia Kupiecka. Obie dysponują wystarczającymi środkami i koneksjami, które mogą być pomocne w odnalezieniu twojego brata. Może jednak pomysł z przeniesieniem się do miasta wcale nie był taki zły. Poszedłbym z tobą, ale muszę załatwić tu jeszcze kilka formalności. Mam jednak dla ciebie małą radę. Z doświadczenia wiem, że na początku warto się trochę pomęczyć, żeby później móc czerpać korzyści. Porozmawiaj z Albynem. Jeśli będziesz dla niego przykładnie pracował, to może sam załatwić ci glejt do miasta. Jakoś sobie poradzę. Wiem, że sobie poradzisz. Sprytny z ciebie chłopak. Tak jak z twojego brata. Nie trać wiary, chłopcze. Jorn jeszcze się odnajdzie. Bez naszej pomocy wątpię. Na mnie już pora. Zostanę tu jeszcze parę dni, ale pewnie niedługo sam wyruszę do miasta. Może za resztę oszczędności załatwię nam jakieś lokum. Jeśli uda mi się dostać do miasta, jak cię odnajdę? Odwiedź Syreni Lament. To karczma w dzielnicy portowej. Prowadzi ją moja stara znajoma. Tam będziesz mógł się zatrzymać i tam się spotkamy.
Jest na wyspie ktoś, kto nie jest twoim dobrym znajomym? Cóż, mamy szczęście, że mieszkam tu prawie całe życie. Pora wykorzystać te atuty. I jeszcze jedno, na wszelki wypadek staraj się nie rzucać w oczy. Jesteś tu nowy, a nowi łatwo wpadają w kłopoty. Będę o tym pamiętał. W takim razie do zobaczenia niebawem. Trzymaj się.